Czysta woda jest. I tak spokojnie jakoś, w ogóle nie ma żadnych fal ani nic. Ładny piasek, który jest taki mięciutki i jest naprawdę taki, no dobry jakościowo, bardzo dobry. Na wakacje do Pattayi to na pewno bym przyjechał tutaj w to miejsce i później stąd ewentualnie jechał gdzieś do centrum, zobaczyć Jomtiem, zobaczyć Pratamnak i zobaczyć jeszcze ewentualnie coś innego. Wyobraźcie sobie idealne miejsce w Pattayi na mega wakacje. Luksusowe hotele, cicha, spokojna dzielnica, przepiękna plaża blisko hotelu. To wszystko w dzisiejszym vlogu w dzielnicy Wongamat, która jest najlepszą częścią Pattayi na wymarzone luksusowe wakacje w tym mieście. Wongamat, czyli północna część Pattayi, oferuje wszystko, czego można spodziewać się po idealnym miejscu na wymarzone wakacje. Jeśli planujecie wakacje w Pattayi lub szukacie idealnego miejsca, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście tu spędzić swoje wakacje. Okej, a więc zaczynajmy i zobaczmy, co sprawia, że Wongamat jest tak wyjątkowe. Plaża w dzielnicy Wongamat, która uchodzi za dość ekskluzywną plażę. Nie wiem w sumie dlaczego, może jest tutaj ładnie, ale bardziej chyba dlatego, że znajduje się w takiej dzielnicy, gdzie są luksusowe hotele. Co? Wyciągnij ryby i ona się zrobi czerwona. To jest o kurde, rzeczywiście. One się chyba denerwują. No właśnie ostatnio było, że właśnie no jak się denerwują, to zmieniają kolory. Kto to był? To nie były czasem te krewetki czy coś? Nie, to się... Czy może tylko nie, coś było, że któreś ryby właśnie, które się tam stresują czy coś, to zmieniają kolor. Kurczę, trochę mamy dzisiaj problem z tą plażą, bo jest jakiś bardzo duży przypływ i plaży prawie, że nie ma. Tu zawsze plaża to się ciągnęła i ciągnęła z 10 metrów co najmniej jeszcze dalej, albo i więcej, a dzisiaj jest jakiś duży przypływ. Chociaż tamto prawie, że nie da się przejść, nie Dorka? W tamtą stronę. My byliśmy się u nas na plaży, to też było. Tak? No, No tutaj czysta woda, elegancka. Czysta, nie? Patrząc na Pattayę, no to może dlatego uchodzi za ekskluzywną, bo tu czysta woda jest. No, to właśnie miejsce, no w sumie to jest tak... I tak spokojnie jakoś, w ogóle nie ma żadnych fal ani nic. No nie wiem. Dzisiaj mamy już takie trochę zachodzące słońce, ale trochę chmur na niebie. A ciepła? Ciepła, nie wątpię. I tutaj przy okazji od razu wam pokażę, jak jestem na plaży od tej strony. Właśnie te wszystkie hotele, które się tutaj znajdują, bo są właśnie no takie, no uchodzą za ekskluzywne. I jeśli ja miałbym przyjechać do Tajlandii na wakacje i chciałbym jakiś ekskluzywny hotel i jakieś ekskluzywne takie miejsce, to właśnie na pewno wybrałbym to miejsce, czyli Wongamat, bo tutaj te hotele są i takie, no zobaczcie, bardzo wysokie. Wszystkie mają takie eleganckie podwórka porobione w takim stylu azjatyckim, czyli takim porządnym stylu, takim fajnym, bardzo ładnym. Tam są kolejne takie ogromne hotele, tam zaraz właśnie pojedziemy trochę tak w miasto, bo tam gdzieś coś chcemy coś zjeść w jakiejś restauracji. Także jeśli chcecie zobaczyć tutaj tą dzielnicę Wongamat, to koniecznie zostańcie na dłużej, zostańcie najlepiej do końca. No i jedźmy zobaczyć tą dzielnicę od środka. Plażę, widzicie jak wygląda? Mamy tutaj jakieś boisko. Oj, pan właśnie wpadł do wody. Jak na takich filmikach śmiesznych ostatnio oglądam gdzieś tam na Facebooku. Takie śmieszne filmiki, jak ktoś coś głupiego zrobił, no to on właśnie coś takiego głupiego zrobił, że był cały suchy, chciał sobie przejść po tutaj tych, nie wiem nawet jak się to nazywa, i tylko telefon w górze trzymał, a reszta cała wpadł do wody. No i dobra, wracając jeszcze tylko do tej plaży, no plaża ma, o wiem co może na przykład jest też wyjątkowego na tej plaży, że ma bardzo ładny piasek, który jest taki mięciutki i jest naprawdę taki, no dobry jakościowo, bardzo dobry, bo na przykład w centrum Pattayi nie ma takiego piasku i jest taki brudny ten piasek i taki, no nie za fajny. Tutaj ten piaseczek jest naprawdę pierwsza klasa, to trzeba mu to przyznać, no bo jest to boisko, mamy tutaj bardzo blisko do tych wszystkich hoteli, bo tutaj jakby takie prywatna jest ta plaża tych jakby hoteli, znaczy można tak powiedzieć, że po prostu wychodzi się z hotelu od razu na plażę i od razu do wody, nie ma, że jakaś ulica albo coś, także bardzo bezpiecznie na przykład o dzieci albo coś, to mają bardzo dobry tutaj dostęp do wody. No bardzo też ładnie tutaj, zielono, palmy, ładne tutaj krzewa, drzewa, elegancko wszystko. I też trochę jakiegoś tam azjatyckiego, tajskiego stylu powiedzmy. Jest tutaj naprawdę miło i przyjemnie, więc jeszcze raz mówię, przyjeżdżam na tydzień czy dwa
na wakacje do Pattayi, to na pewno bym przyjechał tutaj w to miejsce i później stąd ewentualnie jechał gdzieś do centrum, zobaczyć Jomtiem, zobaczyć Pratamnak i zobaczyć jeszcze ewentualnie coś innego. Ale to zatrzymałbym się tutaj, bo nie jest to daleko od centrum, a jest trochę inaczej. Nie ma takiego hałasu, nie ma tak dużo turystów, jakoś tak dużo się tutaj nie dzieje, nie ma imprez aż tak jakoś takich głośnych dużo, jak Walking Street i tak dalej, takich ulic Soibukau, więc no, jest to mega miejsce na przyjazd właśnie na wakacje. Uważam, że najlepsze miejsce, gdzie można się zatrzymać w Pattayi na wakacje. Tam mamy w oddali jakieś góry, więc ładne widoki. Tutaj zachodzące słońce można sobie oglądać codziennie. Czysta, spokojna woda. Można sobie bezpiecznie popływać. No i naprawdę, no mega, mega. Mi się tutaj bardzo podoba akurat pod tym względem takim wakacyjnym. No dobra, to jedźmy w głąb zobaczyć, co tam jest i coś zjeść. Bo już zaczyna pomału mi burczeć w brzuchu. Choć chciałbym jeszcze tutaj pokazać chociaż ten jeden hotel, jak wygląda od środka. Może mi się uda tutaj wejść, coś pokazać. A na koniec filmu polecę wam restaurację, która się znajduje tam bardzo daleko, za tam takim cypelkiem. I stamtąd też pokazuję jeden hotel, który tam się znajduje. Więc już was zapraszam na ten film, który pokażę wam w kafelce na samym końcu. Ale to jeszcze na spokojnie. Zostańcie w tym do końca. Nie wiem właśnie, czy tu można wejść, czy nie można pokazać, bo tu jacyś ludzie są, żeby mnie tu zaraz nie okrzyczeli. Chociaż w Tajlandii raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Choć to taki prywatny hotel, to nie wiem. 150 batów za osobę dorosłą, jeśli chce, nie wiem co zrobić, coś tam. I dzieci za jakieś posiłki 90 batów, nie wiem co to za tabliczka. Admission fee, a nie wiem, jakieś dodatkowe opłaty za coś. No tutaj już jest tak naprawdę miło i przyjemnie. Można sobie, powiedzmy, usiąść tutaj i patrzeć sobie w tą stronę na piękne zachodzące słońce, palmy, kokosy, plaże, wodę. No i tutaj naprawdę mi się takie rzeczy podobają, no bardzo, bardzo, w bardzo fajnym stylu jest to zrobione. Bardzo ładne palmy. I wszystko tak tu jest na dość ekskluzywnie zrobione. A nie, tutaj jest po prostu bar. Jest po prostu bar, restauracja, można sobie tutaj przyjść, coś zjeść, oczywiście wszyscy uśmiechnięci. Ja mówiłem, że się boję wejść, że mnie ktoś nie okrzyczy, a tu standardowo w Tajlandii przywitały mnie uśmiechy. Hello, sawadee kap. Okay, so. Maybe next time. Nice hotel. Nice garden. Beautiful. A więc to się okazuje, że to były opłaty dodatkowe za to, że jeśli się chce tutaj przyjść, no to osoby dorosłe 150, dzieci, ja nie pamiętam, jaka to była ta kwota, 60 chyba czy coś, za to, żeby sobie tutaj przyjść. Ale widoki są piękne, naprawdę. Tutaj w kamerze teraz może tego tak nie widać, ale na żywo jest mega czadersko. 150 i 90 batów od osoby dorosłej albo od dziecka, żeby sobie korzystać z tego terenu, bo można jak najbardziej sobie przyjść, ale trzeba zapłacić. Czyli nikt mnie nie okrzyczał, tylko w ładnym tajskim stylu z uśmiechem na twarzy po prostu wyprosił. Okej. Okay. Jeszcze tylko tak się zastanawiam, czy w tej cenie 150 batów od osoby dorosłej i 90 od dziecka, być może coś się ma w tej cenie, nie tylko to, że można tam sobie wejść i posiedzieć i skorzystać z tego baru i tak dalej, tylko tam też było w sumie jakieś jedzenie narysowane na tej tabliczce, a nie zapytałem, to może na przykład coś w tej cenie by się już miało, zapłaciłoby się 150 batów od osoby dorosłej, 90 od dziecka, ale na przykład, nie wiem, jakiś coś by w tym było jeszcze dodatkowego, na przykład jakiś napój albo właśnie hamburger, jak tam był jakiś narysowany albo coś, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, być może się mylę, no ale tak to wygląda, że trzeba zapłacić, żeby móc tam spędzać czas. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam planów, bo coś niebo robi się dziwnie ciemno-niebieskie. I zdążymy dokończyć tego vloga. No, powiem wam, że początek lipca ogólnie przyniósł no, dużo deszczu. Dużo deszczu, bo praktycznie codziennie pada deszcz. No, dzisiaj lało bardzo długo. Kurczę, jaki tu się korek jakiś zrobił. Cholerka, jak my stąd teraz wyjedziemy. No, tutaj jeszcze jest Beach Club and Bistro i to należy właśnie chyba do tego hotelu, który wam przed chwileczką pokazywałem. No, jak się chce korzystać z tych wszystkich tutaj restauracji, foteli i tak dalej, żeby sobie gdzieś tam na tych leżankach poleżeć, no to trzeba po prostu zapłacić.
lub być gościem hotelowym. Ale to jest voucher, czy...? Ja właśnie nie wiem, bo widzisz, bo tutaj jest coś. Excuse me. If we pay this, we have include something this price or not? We yes. Have, yeah? What we have include? It's like a voucher. We include something. 100 people can be take as a discount from fruit. Okay. Okay. A więc okazuje się, że są to chyba takie vouchery, jak kiedyś co byliśmy w tym zamku włoskim, co nie? Mm-hmm. To tam też były takie vouchery, że za wjazd na ten teren się płaciło, ale właśnie później można było pójść do restauracji. Jak kupowało się jakąś kawę, ciasto czy cokolwiek, to obniżało można tym. To cenę. No tak, i to ten voucher tutaj obniżał cenę danego produktu, więc tutaj też płacimy za wejście, korzystamy, ale idziemy do restauracji sobie kupić coś, piwo powiedzmy za 150 batów, no to tymi właśnie pieniędzmi, które tutaj zapłaciliśmy przy wejściu, możemy sobie to piwo kupić, czy właśnie jakiegoś hamburgera, czy jakieś inne rzeczy. Także nie musimy płacić jakby za wejście, tylko musimy tak jakby skorzystać z tej restauracji albo z czegoś, żeby tutaj wydać trochę pieniędzy po prostu w tym miejscu. Także jest to uczciwe i spoko. Także to teraz mi się to okej podoba i tak może być. Bo gorzej jakby trzeba było tylko zapłacić, co tutaj jakby tak nie widziałem z czymś, nie spotkałem się z czymś takim. No ale myślałem, że tak może jest, ale okazuje się, że są to takie vouchery, które wykorzystuje się później w restauracjach. To dobrze. Jesteśmy właśnie tutaj od strony ulicy. No i możemy zobaczyć, jakie tutaj są kondominia i jakie hotele. Bardzo wysokie i wyglądające na bardzo ekskluzywne. No nie wiemy, jak wyglądają w środku, ale tutaj z zewnątrz naprawdę to wszystko wygląda czadersko. No i mamy taką tutaj wąską uliczkę. I w ogóle to są same takie wąskie uliczki. No i zaraz zobaczymy, jak wyglądają kolejne. Zatrzymałem się jeszcze tutaj w jednym miejscu, żeby wam pokazać troszkę tej dzielnicy. No to mamy tutaj kolejne bardzo wysokie bloki. Bloki, no tak, bo to raczej kondominia, czyli The Riviera na Wongamat. Tam mamy kolejny. Tu mamy kolejne wysokie. No i takie spokojne w miarę uliczki z jakimś tam niewielkim ruchem. I tutaj mamy jeszcze jakiś nawet markecik. Owoce, warzywa. Tutaj też jakieś takie, nie wiem, czy to hotele, czy bloki mieszkalne. Tutaj może tak przez kamerę tego nie widać, ale wszystkie te piękne budynki od strony plaży mają właśnie mega ogrody i są mega wyposażone w mega baseny, zjeżdżalnie, w jakieś tam palmy, właśnie piękne ogrody i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie tego wszystkiego teraz pokazać. Może jeszcze przyjadę tutaj następnym razem tak specjalnie, żeby powchodzić do tych hoteli i zobaczyć, jak one tam w środku wyglądają. A my raczej właśnie gdzieś na tej ładnej uliczce się zatrzymamy w jakiejś restauracji i tutaj sobie gdzieś coś zjemy, bo wygląda tutaj bardzo ładnie, dużo jest restauracji. Mam nadzieję, że będzie też jakieś dobre jedzenie. Może być trochę drożej, z tego względu, że ta dzielnica jest taka trochę droższa. Zastanawiam się tylko, jaka społeczność tutaj mieszka w tych hotelach i blokach i przyjeżdża na wakacje, czy są to głównie jacyś Ruscy, czy ktoś inny, nie wiem, nie powiem wam tego dzisiaj, bo tak nie za bardzo widzę tutaj jakichkolwiek turystów. Myślę, że jest takie trochę pomieszane, a z racji z tego, że w ogóle jest poza sezonem, no to ciężko tak trochę też stwierdzić. Oczywiście też znajduje się tutaj bardzo dużo masaży. Tutaj w sumie mamy coś po rusku napisane, no ale to w sumie nie jest nic takiego dziwnego w Tajlandii. A tutaj mamy jakieś biura z wynajmem mieszkań, sprzedażą i tak dalej. No i tak to tutaj wygląda. Słuchajcie, byliśmy teraz w takiej bardzo ładnej restauracji, która się tutaj właśnie znajduje na tej uliczce, o której mówiłem. Tylko ceny były 3 razy droższe niż na mieście i trochę nie za bardzo nam to pasowało, no bo my nie jesteśmy turystami 2-tygodniowymi z Rosji, którzy tu przyjechali rozwalić siano. Tylko mieszkamy tutaj i raczej już no, nie przechodzi nam przez gardło jedzenie 3-4 razy droższe niż normalnie. Więc po prostu zatrzymaliśmy się u jakiejś pani takiej, która ma swoją malutką restauracyjkę tutaj i ma jakieś normalne ceny i po prostu no, ma taki prywatny biznes, więc pomożemy tutaj panią, a nie jakąś dużą restaurację i kogoś tam, jakiegoś, nie wiadomo kogo, może z Europy właściciela. Więc wchodzę już do środka i zaraz zobaczymy, co tutaj wybierzemy. Okej, okay, mamy wszyscy wrażenie, że dobrze trafiliśmy z tego względu, że pani jest bardzo miła. Może to, że nie umie nic po angielsku, to też dobrze świadczyć. Okej, good. Mieliśmy problemy z zamówieniem, bo pani nawet nie za bardzo wiedziała, jak jest. One more. Jak jest
ostre, nieostre po angielsku. I miała napisaną taką ściągę little i po tajsku. Coś tam i musieliśmy pokazać jej palcem w obrazek, który chcemy, bo nie rozumiała nic. Także z zamówieniem był trochę problem, ale za to może dania będą przez nią dobrze przygotowane. Są w dobrej cenie, tak jak na mieście. Restauracyjka mała, fajna, czysta, wszystko w porządku, więc myślę, że będzie bardzo smacznie. Więc tak, ceny oczywiście są różne, bo różne dania, ale są dania po 100 batów, 160, 180. Tutaj mamy jakieś droższe rzeczy, bo to ryby i seafood, no to okej, to rozumiemy. Tutaj mamy jakieś dania po 120 batów za zupy, 150, bo z krewetkami 100 batów tylko. Ja wziąłem sobie green curry za 120, więc jest to bardzo dobra cena. Penang curry za 100 batów też jest dobra cena. A tutaj jakieś makarony, ryże po 60-80 batów, więc bardzo normalne ceny. Pattaj? On za 60 pattaj pewnie? No tak, pewnie chicken 60, shrimpy 80. Tutaj mamy jakieś kurczaki smażone po 150 bat. Nie, to nie są kurczaki, to też krewetki chyba. Krewetki po 150, tak, shrimpy. I tutaj mamy ryż na przykład z kurczakiem za 60 batów. Tutaj Dorota sobie wzięła, też kosztuje 60 batów, może z jajkiem 70, chyba że 80, no nie wiem, ale też ogólnie 60-80, a nie 200-300 jak w tej restauracji poprzedniej. No i tutaj jeszcze właśnie mamy seafood 150, o, papaya salad kosztuje 80. No, to jest taka okej cena. A tutaj Emka wzięła sobie rybę z chipsami, czyli frytkami, za 159 batów. Zobaczymy tylko jeszcze, jakie to będą porcje. Hamburgery są po 159 batów, kanapki 119. I jeszcze tutaj śniadania też były tanie, bo po 95 batów, więc spoko. Sałatki tanie. I sałatki. Sałatka ze stówę, o, właśnie. Nigdzie nie ma. Dokładnie, sałatka z kurczakiem, w ogóle sałatka. To 95 batów, to jak na Tajlandię, bardzo tanio. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj za rybę z frytkami płaci się 150 czy tam coś, a gdzieś byliśmy w innej restauracji, no to frytki z tym, z kurczakiem kosztowały o wiele drożej niż z rybą tutaj. No i jeszcze gdybyśmy mieli powiedzieć coś na temat menu do picia, no to woda za 20 batów, kokos za 60, tylko akurat nie było kokosa. Piwa duże po 80 batów, to prawie że ceny jak w sklepie, i jeszcze smoothie po 60 batów, także mega fajna restauracja w mega fajnej dzielnicy. Myślę, że jeszcze dla wielu bardzo ważna informacja, jak nazywa się restauracja. To restauracja nazywa się The Espresso 2. Tutaj mamy numer telefonu, jakby ktoś coś potrzebował, może na wynos się da, nie wiem. Pani zaszalała, bo wszystkie dania przyniosła w jednym momencie. No to jestem w szoku, jak w Europie. Coś niespotykanego w Tajlandii. Albo bardzo rzadko, proszę. Ja robiła to sama. No, sama to robiła. A więc tak, papaja spróbowałem już. Bardzo dobra ogólnie. I okej, jest w porządku. I spróbowałem jeszcze green curry. To bardzo mocno przyprawione. Bardzo mi się to podoba. I bardzo smaczne. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądać ta ryba z frytkami. O, jaka długa frytka. I Doroty danie, które wygląda bardzo ładnie. A więc gdybym miał podsumować tą restaurację, to jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni. Dania były bardzo smaczne, w bardzo dobrych cenach. Bardzo miła obsługa, bardzo miła pani, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Łongamat podoba nam się bardzo i na pewno tam byśmy się zatrzymali, gdybyśmy mieli przyjechać do Pattaji na dwutygodniowe wakacje. A tymczasem, tak jak obiecałem, chcę wam pokazać mega restaurację, która znajduje się właśnie na Łongamat, a może nawet troszeczkę dalej. Przepiękna restauracja, do której na pewno warto się udać, bo ma przepiękne widoki, znajduje się nad samą plażą. Po prawej stronie wyświetla wam się ramka z tą restauracją właśnie, także zapraszam do oglądania. Wybór dań w tej restauracji był przeogromny, ceny troszeczkę wyższe niż normalnie, ale jest to zdecydowanie inna jakość restauracji niż zwykłego street foodu na mieście, także zdecydowanie polecam zobaczyć ten film, tą restaurację i miejsce, w którym się znajduje. W tym wideo to wszystko, dziękuję bardzo, zapraszam do kolejnego vloga.